Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska i jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie koncentratowi przeciwko przebarwieniom i będzie to koncentrat Melano Stop. Dlaczego powstał ten produkt? Przede wszystkim w celu hamowania i rozjaśniania już istniejących przebarwień, natomiast zawiera on składniki, które będą przeciwdziałały wytwarzaniu przebarwień, delikatnie, pośrednio wpływały na rozjaśnianie, a także uzupełniały cement międzykomórkowy, będą działały antyoksydacyjnie, przeciw smogowi, przeciw zanieczyszczeniom powietrza, czyli będą też skórę chroniły. Mają też właściwości nawilżające oraz utrzymujące skórę w homeostazie, ponieważ jak wiecie, wszystkie preparaty tworzone przez markę mają działać zgodnie z fizjologią skóry, a nie dostarczać wyłącznie składników aktywnych zawieszonych w przypadkowej bazie. Czy na czym opiera się zasada działania koncentratu Melano Stop? Podeszliśmy tutaj troszkę wyjątkowo do tematu, ponieważ w większości jako zabiegi czy pielęgnacja dla skór z problemem przebarwień dedykowane są preparaty kwasowe, złuszczające, bardzo agresywne, silnie działające i jak wiadomo bardzo często finalnie efekt jest krótkotrwały, a przebarwienia wracają po niedługim czasie czy przy kolejnej ekspozycji na słońce. Tutaj koncepcja jest zupełnie inna i dzięki temu, że będziemy skórę chronić już przed powstawaniem przebarwień, a następnie uzupełniać jej strukturę w składniki o właściwościach regenerujących i naprawczych, zapobiegniemy kolejnemu pojawianiu się przebarwień na skórze. Głównym składnikiem aktywnym w celu hamowania powstawania nadmiernej ilości melaniny w skórze jest arbutyna. Arbutyna, składnik naturalny pochodzenia roślinnego, ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, ale przede wszystkim swoją strukturą przypomina nam L-tyrozynę. Będzie więc wchodziła w szlaki komunikacji międzykomórkowej, które promują wytwarzanie melaniny i dzięki temu nie będziemy mieć nadmiernej ilości wyprodukowanej melaniny w komórkach. Drugą sprawą, dzięki takiemu zastosowaniu składnika aktywnego unikamy odbarwień, co często zdarza się przy niektórych składnikach aktywnych, ponieważ jeżeli byśmy zahamowali całkowicie wytwarzanie naturalnego antyoksydantu, jakim jest melanina, która chroni naszą skórę w warstwie podstawnej komórek, mogłoby dojść do odbarwień. Czyli nie chcemy hamować całkowicie wytwarzania melaniny, a jedynie zredukować ilość, jaka jest wytwarzana, a skóra wytwarza ją właśnie w reakcji obronnej przeciw światłu, które destrukcyjnie działa na wszystkie warstwy znajdujące się poniżej naskórka, dzięki czemu melanina jest w stanie ochronić poprzez dużą ekspozycję to, co znajduje się poniżej, a także zapobiegać utracie macierzy zewnątrzkomórkowej czy innym degeneracjom związanych z tym obszarem, a także chronić naczynia krwionośne. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest, że sama arbutyna będzie łączyła się jako taki inhibitor kompensacyjny, czyli będzie zastępowała miejsca naturalnie, które łączyłyby się z tyrozynazą i w ten sposób uniemożliwiała dalsze przekształcanie się komórek w końcowy produkt melaniny. Jakie jeszcze mamy tutaj właściwości? Zdolność zwiększającą, poprawia zdolność komórek
do jej naturalnych właściwości antyoksydacyjnych, czyli powoduje, że komórka sama w sobie będzie radziła sobie o wiele lepiej, chroniąc się przed stresem rodnikowym, który, jak wiemy, znacząco wzrasta w trakcie ekspozycji na jakiekolwiek światło, czy to światło słoneczne, czy UV pochodzące z innych źródeł, bo wiemy też, że chociażby jarzeniówki, które stosowane są często w przemyśle, także potrafią te przebarwienia nam uruchamiać. Tak samo ciepło. Ciepło także będzie tutaj miało wpływ, natomiast tutaj ciepłem zajmiemy się troszeczkę później. Co jeszcze mamy? Melanostatin, czyli składnik, który jest peptydem biomimetycznym i melanostatin przede wszystkim będzie hamować produkcję melaniny. Działa też przeciwzapalnie, co jest bardzo istotne, bo jeżeli stan zapalny wywołany UV rozpoczyna się, melanina zaczyna się produkować jako ochrona, tak jak powiedziałam wcześniej, w o wiele większych ilościach, więc działając przeciwzapalnie redukujemy też konieczność wytwarzania tego naturalnego antyoksydantu. Poprawia także nawilżenie, przez co wpływa na lepszą regenerację, czyli komórki są w stanie, mają o wiele lepszy potencjał regeneracyjny. Mamy też trzeci składnik, który zaliczany jest do tych przeciw, takich bezpośrednio działających przeciw przebarwieniom, czy też można powiedzieć rozjaśniających. Tylko my tutaj za rozjaśnianie rozumiemy samoistne wyłuszczenie się tej nadmiernie nagromadzonej melaniny i brak nowej, tak dużej ilości, która by to zastąpiła. Czyli chodzi o to, że jeżeli już mamy jakieś przebarwienie, powiedzmy, że odkłada nam się ono gdzieś już tutaj w tych warstwach blisko melanocytów, jeżeli to przebarwienie znajduje się w takim większym obszarze, ponieważ z jakiegoś powodu tutaj była wymagana większa ochrona przeciwsłoneczna, czy to przebarwienia hormonalne, pozapalne, melazma, no jakikolwiek rodzaj przebarwień występujący na skórze, jeżeli było tutaj powód, dla którego to przebarwienie musiało powstać, nadmiernie naprodukowana melanina będzie wędrowała wraz z tymi komórkami, w których się ona znajduje i naturalnie w procesie turnover, czyli w czasie całkowitej przemiany komórkowej, która występuje u każdego z nas w cyklu comiesięcznym czy w skórach dojrzałym w takim cyklu wydłużonym do 2-3 miesięcy, po tym czasie te komórki po prostu odpadną i razem z tą melaniną, która się tutaj nagromadziła, pozbędziemy się jej naturalnie. Natomiast dzięki temu, że w tym czasie, w którym te komórki same się odnawiały, stosujemy arbutynę, nanowhite czy jakikolwiek inny składnik o działaniu rozjaśniającym, melanocyty nie produkują już lub nie jest syntezowana w komórkach tak duża ilość melaniny, która zastąpiłaby tą, która właśnie nam się wyłuszczyła i wraz z komórkami opuściła powierzchnię skóry. Czyli nie ma zastępcy, nie ma takiej ilości zastępców, którzy powodowaliby widoczność tego przebarwienia. Dzięki temu one się rozjaśniają, tracą swoją widoczność bledną, a kolejne nie powstają, chociażby dlatego, że mamy inhibitory tyrozynazy, czy tak jak w NanoWhite zawartą witaminę C w postaci palmitynianu askorbylu, która działa także antyoksydacyjnie, wspierając i zastępując melaninę, która byłaby tutaj nam ratunkiem jako ten antyoksydant. Jest to forma stabilna, rozpuszczalna w tłuszczach. Witamina C będzie też poprawiała ukrwienie, czyli będzie przyspieszała regenerację. Jeżeli mamy lepsze ukrwienie, lepsze odżywienie komórek, szybciej one samodzielnie radzą sobie z sytuacją uszkodzenia, która następuje na przykład przy opalaniu, czy na przykład przy stanie zapalnym w przebarwieniach pozapalnych. Ale mamy tutaj także glutation. Glutation pobudza hormon wzrostu, czyli też będzie stymulował skórę do naturalnej autoregeneracji. Poprawia on także reaktywować witaminę C, o której wcześniej mówiłam, a także znajdującą się i naturalnie, i dodaną przez nas do koncentratu witaminę E, dzięki czemu i witamina C, i witamina E od nowa zyskują swój potencjał antyoksydacyjny, czyli tak jakby ich
możliwości ochronne, regenerujące są o wiele większe przy witaminie E i przy barwieniach jest to też bardzo ważne, o czym za chwileczkę. Ale tutaj jeszcze wracając do samego glutationu, przywraca on także skórze taki delikatnie różowy odcień, który jest charakterystyczny dla skór młodych, czyli skóra przestaje być taka poszarzała, wygląda na bardziej witalną. Co jeszcze? Ostatni składnik, który tak można powiedzieć troszkę mocniej wpływa na redukcję tych przebarwień, jest to niacynamid, czyli pochodna witaminy B3. Wszystkie witaminy z grupy B są pomocne dla tworzenia neutrofili, dzięki czemu też działają świetnie przeciwzapalnie, a jeżeli redukujemy stan zapalny, zmniejszają się naczynia krwionośne, skóra jest w lepszej równowadze i nie tworzy nam patologicznych zmian, takich jak wtedy, gdy mówiłam, że z jakiegoś powodu w danym obszarze musiało wytworzyć się przebarwienie, tak jak na przykład przebarwienie pozapalne, w momencie, kiedy jakiś stan zapalny danego obszaru w skórze nam dotyka z różnych powodów, czy degeneracji posłonecznej, czy w przebiegu trądziku różowatego, czy w innych dermatozach. Niacynamid jest składnikiem koenzymów, przede wszystkim regeneruje, działa spowalniająco na transfer melanosomów do keratynocytów. Czyli o wiele wolniej melanosomy przedostają się, aby przekształcić się w melaninę w keratynocytach, dzięki czemu też często ten proces po prostu nie dochodzi do skutku. Ale co jest takim bardzo istotnym elementem, dlaczego ten właśnie koncentrat będzie tak skuteczny, to dodane do niego tłuszcze. Wiele osób ze skórą tłustą czy osób z tendencją do zapychania mogą powiedzieć: o nie, tłuszczom dziękujemy. Natomiast tutaj zostały użyte takie substancje, które są całkowicie niekomedogenne w odpowiednich proporcjach i one dzięki temu, że będą nam uzupełniać cement międzykomórkowy, dostarczać witamin, kwasów tłuszczowych, będą wspierać proces regeneracji poprzez uzupełnianie cementu międzykomórkowego i zachowanie optymalnego nawilżenia. I tutaj na przykład taki kompleks L22, który ma niemalże identyczny skład tłuszczowy jak nasza skóra w wieku 22 lat, czyli w takim powiedzmy najlepszym momencie i najlepszym potencjale regeneracyjnym, dzięki czemu ten kompleks jest dla nas całkowicie naturalny w swych proporcjach, nie będzie zaburzał, zaklejał czy w jakikolwiek negatywny sposób wpływał na naszą skórę, wręcz odwrotnie pomoże jej ustabilizować swoją pracę. Mamy też suchy olej żożoba. Żożoba przede wszystkim także niekomedogenny, świetnie uzupełnia cement odbudowując barierę, ma świetne powinowactwo właśnie do wtapiania się w przestrzenie międzykomórkowe, a jeżeli przestrzenie są szczelne, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, zmniejsza się ucieczka wody i wszystkie komórki mogą naturalnie pracować w lepszej homeostazie. Olej arganowy, znany głównie z właściwości odmładzających, zmiękczających, uelastycznia skórę, będzie też świetnym składnikiem przeciwstarzeniowym, choć już samo działanie hamujące melaninę, zobaczcie, że daje nam też właściwości takiego zdecydowanie świeższego wyglądu, odmłodzenia, ale odmłodzenia też poprzez ujednolicenie kolorytu. Skóry młode rzadko mają przebarwienia. Zauważcie, że to raczej problemy z nagromadzeniem melaniny występują u coraz starszych osób. Plamy starcze, soczewicowate, wątrobowe, rozmaite problemy skórne, też ilość pieprzyków, często znamion barwnikowych gromadzi się w większych ilościach wraz z wiekiem, właśnie ze względu na to, że przez wiele lat skóra była w różny sposób uszkadzania, głównie przez fotostarzenie, ale także różne czynniki wewnętrzne. Olej arganowy bogaty w polifenole, tokoferole, sterole, a także skwalen,
tak jak mówiłam wcześniej, właściwości uzupełniające niedobory. Olej z awokado, ten jeden z ważniejszych olejów zawartych w tym preparacie, to bogactwo kwasu linolowego, linolenowego, olejnowego, które działają silnie przeciwzapalnie. Dzięki zawartości tych kwasów tłuszczowych, podobnie jak w koncentracie peptydowym, świetnie możemy sobie skórę uelastycznić, uplastycznić, ale także dzięki temu, że wbudowują się one w ściany komórek, poprawia potencjał komórki do regeneracji, ponieważ jeżeli błona komórkowa jest bardziej elastyczna i plastyczna, więcej sygnałów może docierać do komórki, ponieważ receptory, które znajdują się na tej błonie, także będą lepiej odbierały, ponieważ to dopasowanie jest lepsze. Zwiększa się możliwość produkcji hormonów tkankowych, lepsza jest komunikacja międzykomórkowa, dlatego też możemy mówić o tym, że zmiany zachodzą i na poziomie bioodnowy komórki, a także energetycznym. Jest to także energetyczne wsparcie dla komórek, ponieważ więcej bodźców jest w stanie do nich docierać. Mamy awokado, olej z awokado i te składniki, które wymieniłam, są także prekursorami dla ceramidów, których tak bardzo pożądamy do uzupełniania właśnie barierowości naskórka. Mamy tutaj taki składnik także jak Zemea. Zemea, biotechnologiczny składnik, który przede wszystkim jest promotorem przenikania, czyli wszystko to, co zawarte jest w tym preparacie, wszystkie składniki aktywne, o wiele lepiej transportowane są do głębszych warstw komórek, czyli nie osadzają się powierzchownie, a o wiele lepiej penetrują. Dodatkowo Zemea zapobiega utracie wody, będzie nam utrzymywać dobry poziom wilgotności, bo domknięcie olejami i uzupełnienie szczelności to jedno, a jeszcze chcemy się odrobinkę tutaj dowilżyć, bo bez wody komórki także nie będą prawidłowo funkcjonowały. I tutaj, aby tej wody zatrzymać jak najwięcej, jeszcze jeden składnik Glycoacid Eco i jest to enzym składający się z mukopolisacharydów o dużej koncentracji kwasu hialuronowego. Tam są różne wielkości cząsteczek, natomiast dzięki temu, że one są różnej wielkości, utrzymujemy wilgoć i na powierzchni, i w głębszych warstwach skóry. Co jeszcze ważnego o Melanostop? Jedną z takich najważniejszych rzeczy jest, które koniecznie muszę powiedzieć, zastosowanie go razem z kremem ochronnym SPF, ponieważ nawet jeżeli będziemy hamować wytwarzanie, syntezę melaniny, potrzebujemy wsparcia w postaci hamulca z góry, czyli nie może być tylko tak, że użyję sobie na noc, na dzień Melanostop i zahamuję wytwarzanie melaniny, bo nie mamy takiej siły przebicia, żeby całkowicie zahamować to wtedy, kiedy słońce woła, no daj tą melaninę. Jeżeli mamy krem z filtrem SPF minimum 50, świetnie, mamy już tą ochronę, czy chemiczną, czy fizyczną, w zależności od składnika aktywnego w filtrze. Natomiast co jest ważne w kremie tarcza? Szkoda, że go tu nie wzięłam, ale już nie będę po niego szła. Krem tarcza w podobnym opakowaniu z żółtą naklejką i słoneczkiem. Tarcza ma ogromny potencjał regeneracyjny. Tam jest tak duża koncentracja antyoksydantów, że spokojnie jest nam w stanie zastąpić właściwości melaniny. Dzięki temu, że do Melanostop dodano także dodatkową dawkę antyoksydantów, jesteśmy w stanie zastąpić skórze to, co jej zabieramy, ponieważ jeżeli hamujemy wytwarzanie naturalnego antyoksydanta, a nie dajemy nic w zamian, możemy się spodziewać tylko pogorszenia stanu, co bardzo często właśnie występuje przy intensywnych zabiegach złuszczających oraz preparatach wybielających i rozjaśniających, które nie opierają się właśnie o takie trochę sprytne nasze działanie. Koncentrat
dedykowany jest do pielęgnacji domowej, można go używać pod krem. Jeżeli komuś wystarczy jego konsystencja, która jest bardzo lekką konsystencją, taką całkowicie wtapiającą się w skórze, może także używać go samodzielnie. Natomiast warto dodać krem dedykowany rodzajowi i kondycji obecnej naszej skóry, a na dzień koniecznie zastosować krem tarcza. Koncentrat stosujemy przez cały rok. Warto zaczynać, jeżeli dopiero zaczynamy, warto zaczynać go jeszcze zanim pojawią się przebarwienia, abyśmy nie czekali na konsekwencje i wybielanie na jesień, a już teraz zapobiegali ich powstawaniu, ponieważ dzięki temu jesienią o wiele delikatniej możemy traktować skórę zabiegowo i nie narażać jej na ponowne stany zapalne, które też, jak wiecie, temperatura i działanie światła mogą ponownie uruchomić pamięć komórek, bo nasze ciało pamięta więcej niż nam się zdaje. Ono pamięta, że w tym miejscu kiedyś było uszkodzenie i dlatego trzeba regenerować. Pamięta, że tu naczynia przestały prawidłowo dostarczać tlen. Pamięta o wiele więcej niż byśmy chcieli, ale możemy tę pamięć komórkową także anulować, jeżeli przez długi czas wytrwale będziemy wprowadzać nowe szlaki pamięci dla komórek, czyli pokazywać zadbane, nie potrzebujesz, mam dla Ciebie melano, mam dla Ciebie krem tarcza i ta skóra w tym miejscu jest ochroniona, nie potrzebujemy więcej tego przebarwienia. I w ten sposób jesteśmy w stanie zabiegowo oraz pielęgnacją domową wyprowadzić skórę z tego problemu na naprawdę długi czas. Nie powiem, że na zawsze, bo tego nigdy nie wiadomo, zawsze coś się może wydarzyć, natomiast są to możliwości, które faktycznie obserwujemy w gabinetach już od wielu lat, gdzie te przebarwienia przy tej metodzie pracy i pielęgnacji nie wracają. Koncentrat ma 50 ml w takiej wysokiej fiolce, 166 doz, jedna doza na jedno użycie, chyba że powierzchnia jest większa, to oczywiście tych doz dajemy więcej, do stosowania codziennego i w gabinecie po zabiegach rozjaśniających, depigmentujących, czy jako ochrona w okresie letnim po innych zabiegach, nawet takich anti-age'owych. Myślę, że na dzisiaj na temat tego koncentratu to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Osoby zainteresowane zakupem naszych dermokosmetyków zapraszam do salonów współpracujących z marką, a osoby zainteresowane zakupem i współpracą z nami odsyłam do dystrybutorów regionalnych oraz na www.estgen.pl. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.